Bieszczady. Skoro jesteśmy w Bóbrce, to chciałbym, żebyśmy dzisiaj zdążyli do tej Bóbrki dojść. Ale zanim dojdziemy, to chciałbym zapytać Cię jako historyka, potem jako harcerza, potem jako człowieka tych ziem. Czyli to, co jeszcze z wojny pozostaje jako spór wokół akcji Wisła i, no i książek, które tu się pojawiały przecież, i kolorowy zawrót głowy, i przekazanie ziem, prawda, wymiana ziem między Rosją. Tak naprawdę to ja nie trafiłem na dobrą książkę o historii Bieszczadów. Najlepszym dowodem tego wszystkiego jest to, że ostatnio wyczytałem taki bardzo krytyczny artykuł na temat Świerczewskiego, który zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Przede wszystkim, nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że to był artykuł bardzo prawdziwy. I okazało się, że to wszystko związane z tą jego śmiercią i pod jabłonkami, z tą całą sytuacją, to było po prostu wymyślone, że fakty temu przeczą i że to wszystko inaczej wyglądało. Nie miejsce jest teraz, żeby o tym opowiadać, jak to wyglądało, nie? Bieszczady. Ja usiłowałem nawet zacząć coś pisać na ten temat. Tutaj jest coś takiego, o. Napisałem takie dwa cieniutkie zeszyty. Powroty. I zatytułowałem to z cyklu Moje Bieszczady. Usiłowałem o tych Bieszczadach pisać w takim esej w kategoriach właśnie takich przenikających spraw moich prywatnych z harcerskimi. Nie wiem, może do tego jeszcze wrócę. Ale te moje Bieszczady wyniknęły jak zwykle wszystko, co się brało w moim dzieciństwie z przypadku, bo po prostu ojciec został przeniesiony przez ministerstwo w Bieszczady w drodze takiego eksperymentu. W Jasiskach powstał zespół PGR, to oznaczało, że tam ileś temu zespołowi podlegało gospodarstw. Mało kto wie, a prawie nikt nie wie, że na przykład szklary zostały wybudowane za kadencji mojego ojca od podstaw, a Czystochorb do istniejących dwóch domów dobudowane całe gospodarstwo też za kadencji mojego ojca. A myśmy wtedy mieszkali w Jasiskach i dla mnie Bieszczady właśnie zaczęły się od momentu, bo przecież Jasiska to nie Bieszczada, a Beskid Niski. Od momentu, kiedy myśmy tam się sprowadzili, ojciec mnie wywiózł do Sanoka, do 6 klasy szkoły podstawowej. I dobrze zrobił, dlatego że wtedy od 7 klasy zaczęło się też dla mnie harcerstwo, to o którym opowiadałem. Ja oczywiście sobie wtedy, kiedy byłem zastępowym niedźwiedzi, kiedy dostałem drugi stopień harcerski, a pierwszy, z którego się bardzo cieszyłem, bo młodzika to jakoś tak dostałem z marszu, na przykład wywiadowce zdobywałem tak bardziej świadomie, to sobie absolutnie nie zdawałem sprawy, że główna kwatera istniejącego wówczas harcerstwa wymyśliła i przeprowadziła harcerską akcję Letniej Młodzieży Starszej, gdzie jeden z czterech członów to był człon Bieszczady. I w tej akcji, harcerskiej akcji Letniej Młodzieży Starszej, wzięło wówczas udział 3000 osób, to jak na ówczesne warunki. To była naprawdę potężna armia ludzi. Myśmy się. 60? Co to był? To był koniec lat 50. 58-59. Z tym, że później to taką. Jak były te kolejne sasy lat 80-81, to prawdziwy obóz harcerski to był właśnie taki, kiedy się na przykład
przynosiło w plecaku jedzenie na obóz. Co było bzdurą w ogóle, bo jak można było przywodzić, to po co było nosić? Przynajmniej tam mi się wydaje. Tak samo jak wychodzenie z mundurem i z plecakiem, z pełnym wyposażeniem na wędrówkę w góry. To jest bzdura, bo idzie się ubranym odpowiednio do pogody, bez żadnego plecaka, tylko zabezpieczonym przez pogodę, żeby człowiek mógł zobaczyć coś, a nie upieprzyć się nieprzytomnie. Nie, no, te Bieszczady to było 56-62. Brat wróci z wojska, wtedy do wojska się szło na 3 lata. Brat był w łączności, uczestniczył w operacji berlińskiej, wtedy kiedy niepokoje były w Berlinie. Brat był pod Berlinem. Oczywiście nic o tym żeśmy nie wiedzieli, dlatego że po prostu zakazano o tym mówić. Brat był technikiem elektrykiem i z racji tego po prostu wsadzono go do tego pułku łączności. Wrócił po 3 latach i 6 miesiącach i mój ojciec, który już wiedział, że będzie przeniesiony znowu w inną część Polski, bo to Bieszczady to dla niego się zbyt dobrze nie zakończyły, no ale nie o ojcu mówimy. No, pomógł mu załatwić tą kartę osadniczą. A mówię o tym po to, żeby zwrócić uwagę, że te lata 60., początek lat 60. to była taka pierwsza fala osadnicza w Bieszczadach. Niestety nieudana, dlatego że państwo tutaj nie wiem na jakiej zasadzie zawierzyło swoim obywatelom. Każdy, kto chciał się osiedlić w Bieszczadach, dostawał od państwa dom, gospodarstwo o wielkości 8-12 hektarów z różną strukturą i pożyczkę 300 tysięcy złotych. No i cwaniaki krakowskie brali to wszystko i trwało nie dłużej jak pół roku, w najlepszym wypadku rok, kiedy ich już nie było, ale nie było też domu, nie było pieniędzy, nie było niczego. Brat dostał to gospodarstwo w Wandrowie i był jednym z niewielu, który jak gdyby spełnił warunki karty osadniczej i został. Powiat był wtedy w Puszczykach, brat gospodarzył na tych 11 hektarach. Ja studiowałem historię na uniwersytecie i każde wakacje spędzałem u brata, pomagając mu przy gospodarstwie, a ojciec z matką już wtedy mieszkali w maleńkim Poborowie koło Trzebielina, powiat miastko, w ówczesnym województwie koszalińskim. Województwie, które zresztą podobno na wniosek pana wicepremiera Lepera ma wrócić, bo już podobno w tej sprawie została podjęta decyzja. Ten okres, o którym opowiadam, to też w jakimś sensie harcerski, bo ja wtedy należałem do szczepu Drucha Sawińskiego, byłem tam kwatermistrzem w tych wierchach. I jako kwatermistrz załatwiałem na polecenie Rady Szczepu zimowisko w Bieszczadach. I proszę sobie wyobrazić, że w 1961 roku zimowisko, na które wyjechaliśmy tuż po świętach Bożego Narodzenia, udało mi się załatwić w szkole podstawowej w Czarnej. W tej szkole, tej samej szkole, w której później, to jest kolejne koło, które zatoczyłem, zostałem dyrektorem szkoły, którą rozbudowałem i wybudowałem prawie od nowa. I to też kawałek dobrego harcerstwa, dlatego że starszyzna naszego szefu wtedy wybrała się na wędrówkę, na zimowe wejście na Halicz. Mieli narty z fokami i poszli sobie. A tragizm tej sytuacji polegał, dramat tej sytuacji polegał na tym, że właśnie tu w Nowy Rok, czy tuż przed Nowym Rokiem, 31, załamała się pogoda i powiatr, halny wiatr i wszystko że zaczęło płynąć. I oni na tych nartach z tymi fokami zaczęli wracać. Ja jako kwatermistrz zostałem z całą resztą zimowiska i tak naprawdę to przy pomocy jeszcze jednego przybocznego byłem odpowiedzialny za wszystko.
A tutaj załamana pogoda i ja nie za bardzo wiedzący, co mam robić, czy jakoś organizować akcję ratunkową, czy zgłaszać komu, czy nic nie mówić. No na szczęście cała piątka, tam była między innymi córa, czyli Marysia, już nie pamiętam w tej chwili nazwiska Pamińskiego, obecna Sabińska, żona Zbyszka Sabińskiego, jeszcze wtedy pewnie narzeczona. Bo ta drużyna, myśmy mieli szczep w wodociągach krakowskich, a bardzo blisko właśnie współpracowaliśmy z tą drużyną piętnastką. To była żeńska drużyna, bardzo blisko żeśmy współpracowali. I to harcerstwo takie właśnie krakowskie przenoszone w Bieszczady, no też było bardzo ciekawe. Ja jak gdyby po tym dobrym okresie harcerstwa sanockiego, ale takiego troszeczkę, nie chcę powiedzieć prowincjonalnego, innego, takiego skresowego, o to jest dobre określenie. Później dostałem się do znakomitego środowiska krakowskiego i to wszystko spowodowało, że moje rozumienie harcerstwa było takie, jak zbliżono do tego, o którym pół godziny temu opowiadałem, jak mówiłem o duchu harcerstwa, prawda, czy też o myśli pedagogicznej harcerstwa. Oczywiście ja sobie absolutnie tego wszystkiego nie uświadamiałem, bo to jest jasne, ale na przykład regularność zdobywania sprawności, regularność zdobywania stopni, fakt, że po tym wszystkim faktycznie mi w głowie przybywało, że coś się nowego uczyłem, że do niektórych rzeczy zacząłem inaczej podchodzić. Zbyszek Sabiński okazał się znakomitym wychowawcą, naprawdę. On chyba nawet nie wie do dzisiaj, że on był takim dobrym wychowawcą. Bo on też bardzo specyficznie traktował otoczenie, siebie, ludzi. On cały czas jak gdyby brał wszystko na humor. Czy trzeba, czy nie trzeba, on robił to z humorem. Ale to wszystko powodowało na przykład u mnie bardzo pozytywne takie odruchy. No ale moje studia zakończyły się w ten sposób, że tato mój ciężko zachorował. I ja musiałem przerwać studia i pojechałem do tego Poborowa, do taty, a moja już ten czas narzeczona, nie wiem, ze strachu, z miłości. Maryla Solarzówna, też będąca na drugim roku pedagogiki uniwersytetu, przerwała te studia i pojechała za mną do tego Czebielina Poborowa. Ja tam jak tylko zajechałem, to w przeciągu dwóch tygodni zostałem komendantem chówca, naprzód PO, a później mianowany już normalnie rozkazem. Tam dostałem stopień podharcmistrza, byłem cały czas stopniu przewodnika. Funkcjonowałem, no bo 1 maja 1961 roku dostałem przewodnika. Jako przewodnik funkcjonowałem w szczepie Zbyszka, a Zbyszek się zorientował, że ten przewodnik przewodnikowi nierówny, że oni po prostu, ja miałem przewodnika, ale ich wymagania na przewodnika, a to co ja reprezentowałem, to było właśnie to, że jedno z zadań, jakie dostałem, to zorganizowanie zimowiska. Prawda, żeby jakoś wykazać i udowodnić, że coś we mnie tkwi takiego, że ja sobie mogę z czymś tam poradzić. I tu była przerwa w Bieszczadach istotna, dlatego że ja trochę byłem jakoś tak wewnętrznie do Bieszczad zrażony. Z różnych względów. I przez to, że tam ojca aresztowano, i przez to, że ojciec przesiedział półtora roku w kryminale. Później, jak się okazało, przyszło zatarcie kary, uniewinnienie i taka rekompensata za te półtora roku, pamiętam do dzisiaj, 15 3 zł i 37 groszy. No to cały czas się zastanawiam, jak oni te 3,37 wyliczyli. Jaki mnożnik tutaj został zastosowany, żeby to tego. A ojciec jako dyrektor zespołu PGR zarabiał miesięcznie około 3,5 tysiąca złotych. Więc nawet mnożąc od przez pensję miesięczną, to wychodziło 6 pensji, a siedział 18 miesięcy, więc a w związku z tym, że siedział też i w Bieszczadach, bo siedział w takim zakładzie karnym w Smolniku za rutowiskami. Tam był bibliotekarzem. No to wszystko spowodowało, że no jakoś tak trochę mnie
odrzuciło od Bieszczad. To oni do dzisiaj mają do mnie pretensje o to, że ja jak gdyby wychodząc naprzeciw prośbom i żądaniom wręcz Harcerskiej Rady Bieszczadzkiej, zacząłem w latach końcowych 80., na początku 90. przekształcać tą operację, no i powstało naprzód Harcerskie Lato Bieszczady, to był jeden rok jak gdyby pilotażowy, a w 91 roku powstał przy pomocy zresztą Bieszczadzkiej Wspólnoty Starszej Harcerskiej i Olka Główczewskiego powstał BAL, prawda? No i to czyli, no nie wiem, czy to wyszło dobrze, czy źle. W każdym razie powstała nagle zupełnie inna akcja. Właśnie ja uważam, że tutaj mi się to udało. Akcja zupełnie odideologizowana, ale też niewielka to była sprawa z tym odideologizowaniem, no bo przecież 89-90 to był okres, kiedy socjalizm odchodził, prawda? Ja miałem bardzo duże kłopoty za to, że byłem zastępcą komendanta do spraw programowych, czyli jak przetłumaczył jeden z działaczy Solidarności Uszyckiej, ideologicznych. I ja indoktrynowałem uczestników operacji, w związku z tym, jak my jako Solidarność możemy się zgodzić na to, żeby pan Szytelnik został dyrektorem Szkoły Podstawowej w Czarnej. Nie wyrażamy zgody na to.